Stary sosnowy las, 130-150 lat, pojedyncze drzewa, z drugim piętrem dębowym, z pojedynczymi innymi gatunkami, z brzozą. Dożywa do wieku, w którym warto by zmienić pokolenie tego lasu. Jaki będzie sposób zmiany tego pokolenia? Jaka będzie rębnia? Jaki będzie sposób zagospodarowania? Przede wszystkim zależy to od tego, co będziemy sadzili, albo jak inicjowali naturalne odnowienie, a więc czego chcemy od tej powierzchni. Uprawa, którą widzimy, była założona w celu przebudowy drzewostanu sosnowego, po to, żeby było w nim więcej dębu. Nie tylko w dole, ale żeby ten dąb stanowił element pierwszego piętra. W tym celu założono tak zwane gniazda, a więc wycięto na powierzchni otwarte, owalne fragmenty, luki, w których posadzono dąb. Dąb lubi rosnąć bez czapki, ale w kożuchu, a więc lubi mieć ocienienie boczne, ale potrzebuje też słońca. A więc cała forma przyjętego rozwiązania wynikała właśnie z tego, ażeby wprowadzić tam dąb szypułkowy albo bezszypułkowy, który będzie się dobrze czuł na takiej powierzchni. Kiedy w ten sposób wprowadzonych kępach dąb już podrósł, wyskoczył spod pyska sarny, osiągnął 2-3 metry wysokości, przyszedł czas na zmianę tego pozostałego drzewostanu. Został wycięty jednym zrębem zupełnym i wprowadzono w jego miejsce gatunek światłożądny, jakim jest sosna. Wydaje się, że ta struktura jest bardzo uproszczona, ale proszę pamiętać, że wraz z upływającym czasem, w kolejnych dziesięcioleciach, ulegnie zatarciu sztuczność wprowadzania tych gatunków. Pojawią się, tak jak w sąsiednim starym drzewostanie, inne gatunki, które normalnie tu występują. I ten las za 80 lat będzie przypominał bardzo to, co widzieliśmy przed chwilą jako stary drzewostan sosnowy z dużym udziałem dębu. Za ogrodzeniem uprawy widzimy w zasadzie dwie fazy rozwojowe drzewostanu. Nie tylko uprawę sosnową, która jeszcze nie doszła do zwarcia, więc nie przeszła w fazę młodnika, ale także kępy starszej nieco dąbrowy, a więc lasu dębowego, który już wszedł w tę bardzo ważną dla życia lasu fazę rozwojową. Taki szybko rosnący w kępach, rywalizujący o światło dąb, zaczyna silnie rosnąć na wysokość. To jest czas bardzo ważny dla przyszłego drzewostanu. Szybko rosnący dąb może niestety osiągnąć zbyt smukłą sylwetkę, a wtedy może paść ofiarą mokrego śniegu albo wiatru. Dlatego na tym etapie powinno się już wejść z pierwszymi cięciami regulującymi tempo wzrostu na wysokość. Uprawa sosnowa nie weszła jeszcze w okres tego gwałtownego wzrostu, nie ma rywalizacji pomiędzy poszczególnymi drzewkami, ale i wtedy możemy w niej robić coś więcej niż tylko przyglądać się, jak pięknie rośnie. To będzie regulacja składu gatunkowego. Być może są miejsca, gdzie można jeszcze coś dosadzić albo zainspirować to, co samo się obsiało, do równego wzrostu. Czy zależy nam na tym, ażeby ten wzrost był taki sztucznie równy? Trochę tak. Dzięki temu osiągniemy w przyszłości proste pnie już w młodniku. Nie będzie też czegoś, co z punktu widzenia przyrodniczego wydaje się atrakcyjne i ciekawe, a więc najsilniejszych osobników. W fazie uprawy i młodnika te najsilniejsze osobniki niestety są wycinane. Dlaczego? Tworzą bowiem rozpieracze, a więc tworzą taką postać drzewa,
która za bardzo rozpiera się w sąsiedztwie. Potrafi w przyszłości zająć miejsce 5-6 innych drzew. To utrzymywanie równowagi we wzroście na wysokość jest podstawową funkcją pielęgnacji upraw w ramach czyszczeń wczesnych, a później czyszczeń późnych w młodnikach. Ale jest jeszcze jeden element, który wymaga naszej interwencji tylko dlatego, że mamy zbyt duży, zbyt wysoki stan zwierzyny, głównie jeleniowatych. To ogrodzenie chroni uprawę przed totalnym zniszczeniem przez sarnę, jelenia, a coraz częściej także łosia. Czy to jest naturalne rozwiązanie? Oczywiście nie. Ale i stan tej zwierzyny nie jest naturalnym. Jest nadzwyczajnie wysoki. W planie urządzenia lasu albo w uproszczonym planie urządzenia lasu w lasach prywatnych zapisane są wskazówki gospodarcze, a więc czynności, które trzeba wykonać w ciągu najbliższego dziesięciolecia. Każdy metr sześcienny wyciętego surowca, czy to w postaci stosu, czy to w postaci kłody, kiedy ma trafić na rynek, musi być zalegalizowany. Ta legalizacja to nie jest tylko realizacja pewnego planu, który został zapisany w planie urządzenia, ale też udowodnienie pochodzenia surowca drzewnego. Dowodem na to są nabijane na kłody i na metry, tak zwane metry, czyli stosy drewna stosowego, znaczniki z numerem, niepowtarzalnym numerem, w którym zakodowane są pochodzenie tego surowca, a także inne cechy, które są istotne dla ewidencji drewna pozyskiwanego w lasach. Czerwone znaczki, które widzimy tutaj, oznaczają lasy państwowe. Znaczniki niebieskie stosowane są w lasach prywatnych, a zielone w parkach narodowych, bo przecież parki także wykonują pewną pulę czynności, której efektem jest pozyskanie surowca drzewnego. Las jest złożonym ekosystemem składającym się głównie z gatunków drzewiastych. Gatunki drzewiaste są narażone na liczne niebezpieczeństwa związane z zmianą poziomu wód gruntowych, z szkodami powodowanymi przez czynniki klimatyczne bądź przez działalność człowieka. Jednym z ostatnio rozpoznanych problemów jest problem jemioły, którą widzicie Państwo za moimi plecami. Jemioła w warunkach polskich do tej pory była obserwowana głównie na jodle, czasami na topoli, ale w ostatnich latach jest notowana coraz częściej, w coraz większych ilościach na sośnie. Jak wiemy, sosna stanowi większość zasobów drzewnych naszego kraju, stąd ten problem urasta do rangi znacznej. Musimy znaleźć sposób, w jaki poradzimy sobie z tą jemiołą, gdyż mimo, że zwiększa ona bioróżnorodność i bogactwo gatunkowe naszych lasów, to jest też problemem, który może przyczynić się do zaburzenia trwałości i stabilności ekosystemów leśnych. Czasem uprawy zakładane w lasach są zdominowane przez gatunek miododajny, tak jak te kępy żółtego żarnowca. Ale nie dlatego ją Państwu pokazujemy. Kiedy spojrzymy w dal tej uprawy, wydaje nam się, że jest to monokultura sosny, że jest to sama sosna. Ale jak uważnie się przyjrzymy, zobaczymy modrzew, zobaczymy dąb, zobaczymy lipę, a w tym wszystkim pojawią się też gatunki lekko nasienne, osika i brzoza. Taki złożony skład gatunkowy uprawy będzie dobrze wróżył dla stabilności i trwałości tego lasu.
Czy można było nie wycinać tego fragmentu lasu? Pewnie tak, ale jednak surowiec jest potrzebny. Proszę pamiętać, że gospodarka w dużym stopniu zależy od dostaw także surowca drzewnego. I te 40 kilka milionów metrów sześciennych, które są pozyskiwane w lasach Polski rocznie, to jest też zasób miejsc pracy, nie tylko dochód krajowy brutto, ale też stabilne miejsce pracy, to jest także przemysł drzewny, to jest także przemysł meblowy, który jest jednym z wiodących, jeśli chodzi o nasze sukcesy, rozwojowych przemysłów Polski. To wszystko zależy od dostaw surowca. Możliwe jest utrzymywanie tych dostaw w sposób zrównoważony także rozwojem wszystkich pozostałych funkcji lasu, przyrodniczych, społecznych i ochronnych. W naszych szerokościach geograficznych las jest najważniejszym rezerwuarem bogactwa gatunkowego roślin, zwierząt i grzybów. Jednak, jak Państwo wiedzą, znaczna część przestrzeni kraju została wylesiona w różnych okresach historycznych i zamieniona na różnego rodzaju formy użytków gruntowych, przede wszystkim na grunty rolne. Bogactwo gatunków lasów, a terenów otwartych, zwłaszcza terenów rolniczych, różni się istotnie między sobą, ponieważ wynika to z różnego dostosowania różnych gatunków do różnych warunków siedliskowych. I tak pola uprawne są zamieszkiwane czy zasiedlone przez różnego rodzaju gatunki, które przywędrowały do nas w znacznym stopniu z terenów, gdzie panuje roślinność stepowa. Niektóre gatunki leśne wtórnie przystosowały się do krajobrazu otwartego, przede wszystkim do zadrzewień występujących wśród terenów rolnych. Inna grupa gatunków to gatunki terenów górskich lub skalistych, które przystosowały się do występowania w warunkach zabudowy miejskiej lub wiejskiej. Na pewno spotkają się Państwo z takimi różnymi opiniami, które mówią, że stan polskiej przyrody jest zagrożony i bardzo często te opinie krytyczne dotyczą lasów, czy leśników, czy sposobu zarządzania lasami. Jednak badania wskazują, że stan przyrodniczy polskich lasów bardzo istotnie poprawił się w ostatnich latach, co wynika z różnych czynników, takich jak wzrost lesistości kraju, wzrost średniego wieku drzewostanów, czy zwiększenie stopnia dostosowania biocenozy leśnej do panujących warunków siedliskowych. Natomiast bardzo istotnemu pogorszeniu ulega właśnie ten stan przyrody terenów otwartych, przede wszystkim agrocenos, gdzie najbardziej zagrożoną grupą zwierząt są gatunki związane z tak zwanymi użytkami zielonymi. Przede wszystkim z łąkami i z pastwiskami, zwłaszcza z łąkami zalewowymi, które troszkę cierpią wskutek powracających co roku susz, ale także wskutek coraz większej regulacji koryt rzecznych. Tak więc to, co się dzieje w lasach, może napawać pewnym optymizmem, bo rzeczywiście wiele gatunków rzadkich powraca do kompleksów niegdyś opuszczonych. Do takich gatunków możemy zaliczyć na przykład dzięcioła białogrzbietego czy suweczkę, która pojawia się ostatnio w różnych kompleksach leśnych wschodniej Polski, ale także na poziomie gatunków takich pospolitych widzimy wyraźny wzrost liczebności. Ład przestrzenny w lasach, podział powierzchniowy kreowany jest przez linie tego podziału, linie oddziałowe i linie ostępowe. A funkcja ewidencyjna spełniana jest przez numery oddziałów, zapisane między innymi na słupkach oddziałowych. Jeden z nich widzą Państwo przed sobą. Numer oddziału 307 jest po tamtej stronie. 293 jest po tej.
Na skrzyżowaniach linii oddziałowych takie słupki wyznaczają kierunki, w których są dane numery oddziałów. Ale ten porządek budowany przez linię podziału przestrzennego, ten ład przestrzenny, znajduje wyraz przede wszystkim w czymś innym. Znajduje wyraz w ułożeniu sąsiadujących ze sobą drzewostanów w taki sposób, ażeby spełniały funkcję ochronną, żeby chroniły las przed atakiem silnych wiatrów wywalających z zachodu. I taki porządek jest budowany przez setki lat. Czasem od samego początku objęcia danych lasów pewnymi zabiegami gospodarczymi. Tworzy się struktura schodkowa, budowa ostępowa. Ale mamy tutaj jeszcze jeden element, który za chwilę pokażemy. To jest przebudowa dróg leśnych, która bywa potrzebna z punktu widzenia transportu, z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej, ale mam wrażenie, że bywa również przesadzona. To, co widzimy z tej strony, to jest przebieg linii podziału przestrzennego, najczęściej w formie właśnie takiej drogi leśnej. A po remoncie droga wygląda w taki spektakularny sposób. Wydaje się zbyt szeroka. Może sugerować surowcowy sposób traktowania tej drogi, a więc po to, żeby wywozić surowiec drzewny pozyskiwany w ramach planowanych cięć. Ale w rzeczywistości jest też dojazdem pożarowym i o tym musimy pamiętać, ponieważ zagrożenie pożarowe naszych lasów stale rośnie. I drogi dostępne dla ciężkiego sprzętu mogą być jedynym sposobem na to, ażeby utrzymać lasy w bezpieczeństwie pożarowym.